Chodź, Scarlett. Bo my tu robimy za dużo zamieszania, ja się boję. Nie zbliżaj się do tych uli. Chodź ze mną, daj rączkę. Nie, bo wkurzysz pszczoły i cię urządlą. Matko jedyna, on rzuca grzybami w te pszczoły. Ci? Ale ta droga, mamo, tak samo idzie w drugą stronę, to mi się wydaje, że to jest po tamtej stronie. Tam, gdzie ten samochód stał, nie? Nie, ja bym powiedział, że tam. Ale zobacz, ty, ule ktoś ma tutaj. Ale dużo pszczół tam jest. Może nie trzeba podchodzić. Ale mnóstwo ich jest, aż... No to może. Tata tu jaki zbiera cały czas. Ja takiego znalazłem. No to ja podobnego. To ty masz taki jakiś taki kresisty, ja taki zwykły. A to wynucić. No oczywiście. Tata zbiera same dzisiaj takie egzotyczne. Gdzie? Panie. Jakie one są piękne. O. Nie. Nawet nie iść tutaj. Same złe. Scarlett, poczekaj, to są ule. Nie zbliżaj się do tych uli. Chodź ze mną, daj rączkę. Nie, bo wkurzysz pszczoły i cię urządlą. Piękne dziecko. Chodź, Scarlett. Bo my tu robimy za dużo zamieszania, ja się boję. Znalazłem jeszcze jednego. Mamo, weź go utnij, bo taki ładny, a ja tu Scarlett przytrzymuję, żeby za blisko do pszczół się nie pchała. No zobacz, jaki piękny. A ty też masz noża. Tu nikt go nie, bo się pszczół bał, nikt go nie podchodził. Piękny, no. Kapelusz przynajmniej. To trzeba było tak, albo w lewo, albo w prawo właśnie. Trzeba się wrócić. Tato, to jest trójak, od razu już możesz iść. To jest trójak. Wyrzuć to. Matko jedyna, on rzuca grzybami w te pszczoły. Ty, patrz, znalazł dobrego. No. No to rzucaj tutaj do kosza. O tu do kosza rzucaj. Kosz do kosza. O. Mały. Oj, mały. Pobawimy się troszeczkę. Zobacz, jaką sensorykę tutaj mamy. Zobacz. Patrz. Zobacz. Dotknij troszeczkę tego mchu. Patrz. Zobacz. Patrz. Dawaj rączkę. Dotknij troszeczkę mchu. Zobacz. Dawaj rączkę. Tako. Zobacz. Tako. Tyki, 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 tyki. No. Zobacz. No. No nic już. Idziemy dalej, co? Daj rączkę. No, trzymaj, trzymaj. Chodź.
Chodź, Kale. Tego szarego wyrzuć, srebrnego, białego. No, wyrzuć go tamtego. A ten? Wrzucaj do koszyka. No. Ten go wyrzuć, nawet go nie nuś. Chodź, Kale, przyjdziemy się, zobaczymy, gdzie jest babcia. Chodź ten. Uważaj na kijki. Chodź. A ja przeszłam i obok i nie widziałam. No bo się wieczór zaczyna robić tak w sumie w lesie już. Nie za bardzo jej widać. Czekaj, to ja wezmę w stanek te gałęzie, a ty masz noża. Ja mam noża. Masz noża. O, jakie ładne. To jeszcze tam coś było? No. O. Poszły, wylądowały. Tata też tu znalazł jednego przed chwilką dobrego. No nie wiem, może w tą stronę też, bo my idziemy chyba tak wzdłuż rzeki, może to jest dobry plan w sumie. Później się wrócimy do samochodu drogą. Bo tu już jest liściaste, widzę, tak jak mama idzie teraz, to już będzie rzeka w tym kierunku raczej. O, tata ma kolejnego dobrego. No, w tych krzakulcach są. W przodzie. Chodź, Kale, za mną. Chodź za mną, dziecko małe. No, chodź, nie bój się. Co to? A, no, chodź. Chodź, dziewczątko małe. Razem się tu jakoś tego. Na lewo, mamo. Albo do mnie wrócić się. I tu już jest prześwit. O, mam chyba kolejnego, z daleka go widzę. Mamo, nie wiem, czy to są trujaki, czy to są prawdziwe? Nie, to są chyba jakieś trujące, o te. Nie? Te niedobre, te nie? Najgorsze. To są najgorsze, to są wszystkie takie same, widzisz? Ale, o! Zbieraj, mamo, trzy ładne, znalezione. I czwarty widzę jeszcze schowany. Ale ja widzę dwa, a gdzie ty widzisz? A ja widzę trzeci. Tu trzeci, a czwarty a, jeszcze tak. Pod jodło tam jest, z daleka go widzę. Ale on tam dalej trochę. Musisz najpierw to pozbierać. Tutaj ten, tak. Zobacz, co tata tam ma. A on ma też ładnego, czyli warto się zatrzymać od czasu do czasu, nie? I patrz, o tam, no bo tu źle wiem, tak czy widzisz, łazić. O tam po to jodło. Po całym tym, pniem. Ale ładne, No, wrzucaj do kosza. Jak, Scarlett, się trzymasz? Podoba ci się grzybobranie? Masz jeszcze siły? Pół kosza mamy zaliczone. To wrzucać go, proszę, do kosza. Aha, bo ja tacie mówię, żeby wrzucać, wrzucę z korzeniami. Dziecko, co tam się dzieje? Kto tam miał taką przednią zabawę? Idziemy taką przednią zabawę, dawaj, rączkę, idziemy. Tam nam będziesz pod nogami pewnie miała grzybów, bo przez taki szlak nigdy się, nikt się pewnie nie przedzierał. A zobacz, jak Scarlett grzyby zbiera. Zamiast zbierać, to znalazła sobie huśtawkę. Fajna huśtawka? Ona ma taką w parku. I ona pamięta, do czego to służy, tak? Ci? I ty, dziewczątko. Ci? Co to znaczy ci? Nie, biały trujący. Wyrzucić go. Jak najdalej. Ci? 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 Skale. Ci? 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 Hopsa.
Ci? Przeszkadza ci kurtka? Chcesz do mnie już, na rączki? Pokaż się! Znalazłem prawdziwego musi. Czy to prawda, czy to fałsz? Już prawie mamy cały koszyk. Prawda? Prawie cały kosz mamy. Grzybalciów. Moje maleństwo. Ono jest skore do uśmiechu w lesie. Podobało jej się, tak? Natleniła się. O, w tą stronę raczej, jak chcemy tak bliżej samochodu. Tak, tak. Uwaga, pająk. To się tak rył dzisiaj cały czas. Nie mogę w to uwierzyć. Ouch. No ależ ono jest na przekór. Naciska mi na przekór. Już zerwało coś. Kto tam jest? Pokaż się. Co ono robi tylko na kurzy w lesie? Widzieliście gdzieś moje dziecko? Ja nie mogę. Która godzina? Bo ja mam telefon schowany już w tym. Godzina... Po 5, 8, 7, 8 może być?